Jesteście gotowi do dalszej części, tym razem część piąta. Więc dołożymy sobie dźwięk wybuchającego balonu, oraz dołożymy, dołożymy też obliczanie punktów. Ja sobie ten dźwięk ściągnąłem, czy ściągnę zaraz z biblioteki audio z YouTube'a. Tam niestety trzeba mieć konto, żeby to ściągnąć, ale ja Wam ten dźwięk udostępnię też w ramach tej mojej gry, więc będzie można sobie to tam z opisu gdzieś na filmie ściągnąć. No i tu jest co? Powiedzmy taki dźwięk. No to pobieram ten dźwięk w postaci pliku i idę do Scratcha. I pamiętacie, tu było takie miejsce, gdzie jeżeli dotyka ołówka, no to usuń tego klona. No więc tu muszę dać zagrać dźwięk, zanim go usunę. Nie da się już nic dać po usunięciu, tak. Gdyby ktoś z Was próbował wkleić po, nie da się. Bo usuwa już nic więcej nie ma. Na usuń tego klona się już kończy. Ale możemy o dać przed usunięciem. No, i teraz zagraj dźwięk pop. Aż się skończy. Bo inaczej, natychmiast by usunął tego klona i byłby kłopot. Więc najpierw ma zagrać dźwięk, a potem ma się skończyć. No i dźwięk pop to jest taki dźwięk w skręczów wbudowany. Być może, że on wystarczy w ogóle bez ściągania tamtego, co ściągałem. Tak bardzo cichutko, prawdopodobnie nie słyszycie tego. O, podgłośniłem. Głośniki, być może nawet ten dźwięk pop już jest fajny. Ale ja chcę pokazać, co jak mam ściągnięty dźwięk. No to tu jest mam opcję nagraj. I ta opcja nagraj pozwala mi nagrać z mikrofonu. Ale to nie jest to, co bym chciał zrobić. Tym razem nie chcę nagrywać z mikrofonu. Ale właśnie w momencie, kiedy jestem w balonie, mogę przejść na dźwięki i tu jest ten dźwięk pop. Mogę go w ogóle usunąć i wczytać. Prześlij dźwięk. Pobrane. Ten dźwięk, który mam. Spróbujmy. No, może jest troszkę za długi. Być może, że trzeba by coś z nim zrobić. Przyspieszyłem go trochę, ale to już. To już każdy z Was sobie wypróbuje, jak to chce mieć. No i ten dźwięk. Zagraj dźwięk o ten. No i spróbujmy, jak to się prezentuje w grze. No, wada jest taka, że dźwięk jest bardzo długi, i ten balonik dopiero znika po tym, jak dźwięk wybrzmi. No, ale co mogę tu zrobić? Mogę zrobić wygląd. Ukryj. Czyli przed zagraniem dźwięku balonik zostanie ukryty, więc go nie będzie widać, potem zagra dźwięk, aż się skończy. Czyli cały dźwięk eksplozji. No a potem się usunie i balonik zniknie z pamięci komputera. Tak, przyciszę, żeby sąsiadów nie pobudzić. O, nie trafiłem. O, udało się. No to teraz dołożę zliczanie punktów. Czyli zmienna, utwórz zmienną punkty, dla wszystkich duszków ma być widoczne te punkty. Ok, i teraz tu, gdzie mam granie dźwięku, muszę zmieniać moja zmienna O, czyli nie moja zmienna, tylko punkty O1. No i Jest jeden punkt nabity, drugi punkt, trzeci punkt, czwarty punkt i w ten sposób działa. Myślę, że możecie teraz sami spróbować dołożyć dźwięki i punkty do swojej gry. Zapomniałem jeszcze o jednej rzeczy: że te punkty przy każdym uruchomieniu gry będą zapamiętywane, więc jeszcze trzeba by dołożyć zerowanie punktów. Czyli kiedy zaczynam jako klon, albo w ogóle o, w scenie dołożymy. Kiedy kliknięto flagę, o, to będzie właśnie najlepsze miejsce. Kiedy kliknięto flagę, to ustaw punkty na zero. Już tym razem nie zmień, tylko ustaw punkty na zero. Więc za każdym razem, kiedy zaczynam G, punkty się zerują. Tak, naprawiłem już ten błąd, o którym zapomniałem przez chwilę i teraz już myślę, że komplet działań z punktami jest. Możecie próbować samodzielnie.